Ceramiczna ławka ważąca 700 kg stanęła w bolesławieckim rynku. Forma od razu przykuła uwagę przechodniów. Ławka jest piękna. Poza tym ja znam Mateusza, także wiem, ile pracy włożył w to. Także pięknie to wygląda. Przyciągnęła naszą uwagę. To była ławka inna niż wszystkie. Tak. Fajnie, bo tak blisko fontanny. Dwumetrowa kobaltowo-biała ławka, którą wymyślił i wykonał Mateusz Grobelny, bolesławiecki artysta, powstawała około 9 miesięcy. Praca nad nią była wieloetapowa. To są elementy pojedyncze, zresztą to widać, te kafle to są odpowiednio profilowane. No i to się okazuje, że nam trzeba było przewidzieć skutliwość, to, że się te kafle, że tak powiem, ruszają w piecu, one się zdeformują i tak dalej, więc trzeba było niektóre wymienić, kilkukrotnie przepalić, żeby osiągnąć ten kształt dany na tą ławkę. A w środku jest konstrukcja żelbetowa, także beton plus stal, która utrzymuje całość i jest to ciężkie i mocne. Chodziło też o to, żeby postawić rodzaj rzeźby przestrzennej architektury, takiej małej architektury miejskiej, po to, żeby podkreślić też jakby historię Bolesławca, przemysłu, czyli te dwa kolory nawiązują do przemysłu, do kolorów, które bardzo mocno są związane z przemysłem. No i też jakby to, że to jest szkliwione, czyli ma ten połysk, czyli też nawiązanie do naczyń, które tutaj no, Bolesławiec nie ma co ukrywać, jest bardzo związany z przemysłem ceramicznym. Praca artysty sfinansowana została z budżetu miasta Bolesławca. Ławka kosztowała około 10 000 zł.